Fabryka powstała na działce o powierzchni 4,5 hektara w Wysokim Mazowieckim. W budowie uczestniczyło kilkadziesiąt firm budowlanych, montażowych, instalacyjnych z kraju i zagranicy. Koszt inwestycji wyniósł 320 milionów złotych. W fabryce aktualnie zatrudnionych jest 128 osób. 98% produkcji jest przeznaczana na eksport. Nowa inwestycja Mlekowity to nie tylko przykład innowacyjności w technice i technologii, to w czystej formie działalność pionierska. Wyróżnia ją kompleksowe zagospodarowanie surowca, niestosowane do tej pory, pełna uniwersalność pozwalająca na wytwarzanie dowolnego proszku, nie tylko mlecznego, również ze zróżnicowanymi dodatkami funkcjonalnymi, na przykład witaminy w klasie odżywek dla dzieci i niemowląt, produkcję białek serwatkowych z kompleksowym zagospodarowaniem permeatu. Maszyny procesowe i pakujące są w najwyższym standardzie higienicznym na świecie.